Cześć, tu Michał. Nadwarciański szlak rowerowy, poprowadzony wzdłuż rzeki Warty od miejscowości Jeziorsko do Międzychodu. Cały szlak ma 372 km długości i został podzielony na dwa odcinki, wschodni i zachodni. Dla mnie są przynajmniej dwa powody, żeby się nim przejechać. Po pierwsze, łatwo do niego dotrzeć z Kalisza, gdzie mieszkam, i jest to szlak przyrodniczy, poprowadzony w dużej części wałami rzeki. Przebiega przez kilka parków. Ale wróćmy do początku. Plan był taki, żeby w weekend przejechać od Kalisza do Jeziorska i dalej szlakiem do Poznania. Powrót pociągiem. Wyjechaliśmy w piątek po pracy. Musieliśmy dotrzeć do Jeziorska i rozbić pierwszy obóz. Tu jest, widzisz? Idzie tutaj dołem. Tam trzeba zjechać i tu jest to białe takie na dole. Tu jest niby ta droga, nie? No wiem, ale pytanie jest takie, gdzie nocujemy? Po drodze już. Aha. Kawalącik odjechać tutaj od tej tamy, bo mi się nie podoba. Pani, bo to się tak jakoś spręży, żeby jeszcze za. Wiem. No tam widzisz, jeżdżą, nie? To kawałek bym odjechał. Kupił i kozaczy, tak, kozaczy. Uwierzyłaś. Tak, kozaczy po prostu. Cały czas go goniłem. No, cały czas hamował. Z językiem do pasa prawie. Jak? Cię złapałem. Przyjechaliśmy na czasy pod gruszą. Tak w ogóle jesteśmy przy tamie, gdzie się kończy Jeziorsko, zalew. I dalej płynie Warta. No a my dalej Wartą w stronę Uniejowa. Ale to dopiero jutro. 21:15. Namiot stoi. Coś tylko zjemy. Zupkę ciepłą. No i fajnie. Masz piwór? No. Super. Kurde, malutki. Zawsze jestem człowiekiem sakwa. Zawsze sak dużo. Tak, ja. Ty mnie tak trochę zarazisz tym bikepackingiem, jak to się fachowo nazywa. No ale bajer jest fajny, nie? Się okazuje, tutaj... że nawet dużo zabierzesz. Jest. Komfortowo... 15. No to ci powiem, że jesteś poza komfortem. Ale spałem na 10 i powiem szczerze... Nie no, żartuję. Dla mnie jest okej. To jest Kaśki ten mały, nie? Nie. Rano było dość chłodno. Za to radocha obcowania z naturą wszystko wynagrodziła. Nie padało, padać będzie. No i fajnie. Rzeka już na nas czekała. Spakowaliśmy nasz majdan, obowiązkowa kawa i w drogę. Jedziemy. A następny przystanek prawdopodobnie numer. Jest wcześniej, ale sobota tylko nie. Prognozy były złe. Miało padać. Chcieliśmy przejechać ile się da, zanim złapie nas deszcz. Stoimy tutaj, tak? Chodź tam, jedziemy. Tu jesteśmy. Tu gdzie tego, nie? Tu. Tylko nie wiem, jak tu się przejedzie, nie? Jak tu się przejedzie, no to spoko. Jedziemy, zobaczymy. Docieramy do Uniejowa. Mijamy słynne na całą Polskę termy Uniejów. Jesteśmy w Uniejowie, kilka metrów od term. Uniejowie. Czas na kawkę. Tutaj kawusia, proszę, ona zmieniona już wcześniej. Super. Bo już młynka nie brałem, bo... Mi było, powiem szczerze, trochę szkoda już. Gniatamy po polsku, czyli palcem. Ale wcześniej Michał mnie pytał, co jest fajnego w tych wyjazdach i w sumie nie byłem w stanie odpowiedzieć, co. Ale tak teraz sobie właśnie uświadomiłem, że na przykład takie rzeczy. Wszyscy się tu podpisują i to są właśnie takie klimaty, że gdzieś się zatrzymujesz, nagle się okazuje, że to jest nawet numer telefonu. 884734. Można zadzwonić do Jay i Leny. Strona na wale. Zaraz za termami szlak znów prowadzi po wale. Świetna sprawa, zero ruchu. Mamy wrażenie, że jesteśmy sami na trasie. Nagle zauważamy taśmę zagradzającą przejazd. Zainteresowane. Ale zejście mają takie strome. Skąd jesteście? Z Kalisza. O kurwa, no. To tak zapnę rowerem? No. O kurwa, chłopy kochani.
On już mi dał nawet tutaj 5 tysięcy nie pojechał. Czemu? A to jest dobra droga. No wie pan co? Dla pana może tak. A gdzie pracujecie na pewno? A no, że nie zmęczony. No. Dla nas to ja właśnie tak. Co? Gospodarskie. To ja się tak narobisz. A ja wiem, to jest fizycznie, no, kurwa, no. A my ja potrzebujemy. Nawet 5 tysięcy mi to dajesz, chłopaki? I nie jadę. A będzie zlewa. Padać będzie. Co? Padać będzie. Awaria na drodze. Na wertepach Kubie spadła sakwa. A tam sakwę to nie skręciło w ogóle w szczytę. Gdzie? Bo to się od góry i spadło na dole. Docieramy do autostrady A2. Jest przejazd. Tam był zjazd, nie? Chmury są coraz ciemniejsze. Widać, jak na północy już pada. To jest fuks. Ale chuj, nie popada trochę. Ruszamy po zapasy do marketu i szukamy miejsca na przeczekanie. Zasłonięte coś, nie? Jeszcze raz. Jedyna opcja to daszek pod urzędem stanu cywilnego. A za chwilę załatwimy? Daleko jedziemy? Z Kalisza do Poznania. Docieramy do ruin gotyckiego zamku. Jak nie trudno się domyśleć, powstał on za panowania Kazimierza Wielkiego. Tu jesteśmy pod zamkiem. Pada. Mnie bardzo cieszy. Teraz to ruina, ale trwają tu prace i docelowo ma być obszar rekreacyjny z plażą i zapleczem gastronomicznym. My swoje zaplecze mieliśmy ze sobą. Ciepło. Zrobiło się ładnie, słońce świeci, ciepło jest, co niektórym bardzo ciepło. To na te lajki poszło. Co? No na te lajki poszło. Jesteśmy na dziedzińcu zamku, ale musimy się dowiedzieć, co to za zamek i kto tu rządził. Kazimierz został wybudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego. A to przy Kazimierzu to wszystkie zamki powstały w Polsce. No. Fajnie tu jest, klimatycznie. Tu by można było mieć nocleg. Krzywo to zapiął. A dlatego, że tam kubka nie miałeś przypiątego, dlatego tak krzywo. Tak, dlatego to jest krzywo. Kubek założy, to będzie dobrze. To wszystko jest... Dobra, może tak być. Ciopka. Po krótkiej przerwie chcieliśmy jechać dalej. Z daleka jednak zaczęły dobiegać grzmoty. Chwilę było fajnie, ale nadciąga burza. To jest zajebiste. Nie warto się schować, trzeba spierdalać. No to tam idzie najgorzej, nie? No wesoło nie będzie na pewno. Konin. To idzie jeden, jest nad koninem. My jesteśmy. Koło jest tutaj. To idzie nad koninem. Na otwartej przestrzeni i do tego na wałach. To złe połączenie w tej sytuacji. Szybko podjęliśmy więc decyzję o powrocie do koła. Dobra, musimy się schować, no. Ostatni sekundzie, dobra. Ja pierdzielę, zobacz. To jest czas. Zdążyliśmy na ostatnią sekundę. Kuba wyhaczył dobrze w jakiś dom. Bo do mostu byśmy nie zdążyli, żeby się schować. Burza szła niezła. Najlepsze, że nie było jej w prognozie. Nie. Dobrze, że uciekliśmy, także jesteśmy w lotem kole. I tak chyba mam wrażenie, że my będziemy tak w kole w kółko jeździć. W kole jeździć. No, tak to jakoś wygląda. Generalnie chyba plan jest taki, żeby przeczekać, jak przestanie padać, jeżeli będzie późno. To wyjechać pod te, rzeczywiście spać pod tym zamkiem. Można tak zrobić. Da, jutro próbować tak. Jeszcze raz. Można. Ile fabryka dała. Można. Na prognoza jest taka, że gdzieś tam koło 19 ma w ogóle przestać padać, bo nie być zachmurzenia i ma być czyste niebo. Więc można tak zrobić, nie? Przekimać i wtedy jechać jutro. No jeszcze można zrobić tak, że możemy zrobić inny myk. Dojechać jutro do Fryzby. Wrócić się? I się wrócić, nie? Na Kalisz. No to można tak zrobić. Ten nadwarciński. Cały czas pokonany. Cały. Dobra, zobaczymy, zaraz już przestaje. Tak. Przestało padać, jeszcze jedna burza idzie od Poznania, ale to plan jest taki, żeby dotrzeć do Orlenu. Do Orlenu, żeby zakupić alkohol wysokoprocentowy w postaci piwa, nie, to jest niskoprocentowy. Mhm. I mieć do tego lepszy sen potem. Taki jest plan. I po zerówce. Możemy jechać dalej. I możemy jechać dalej. No, jesteśmy na stacji Orlen.
odbiliśmy kawałek od tego cholernego koła. Sorry, ale już tyle razy tam wracaliśmy, że mam dosyć. No i jak przejdzie burza, to odbijamy z powrotem na wały, na Wartę i wzdłuż szlaku. Jedziemy w stronę Poznania. Po kolejnej przerwie na stacji wyruszyliśmy wzdłuż Warty. Radość nie trwała jednak długo. Znowu zrobiło się ciemno. Tym razem udało nam się znaleźć schronienie w budowanym domu. Dużo mieliśmy szczęścia, bo lać zaczęło niemiłosiernie. A nie, kupiłem muzelowek jeszcze. Tak, to muszę iść, no. Znowu jesteśmy w pustostanie. Ten jest taki, no, 5 gwiazdek. Zajebisty. Bez windy. Bez windy jeszcze. 5 gwiazdek bez windy. No, ale tam już leje ostro, musimy przeczekać. No, coś mamy pecha. Tu już jest blisko, no. Ale byśmy zmokli, ja pierdzielę. Same bociany, zające, inne klakiery. Idziemy po Nogradła. Teren zalewowy przy samej barcie. O, zająca pierdza. Ładnie. Zobacz. Ale trasa do bani. Taki widok jest wart zapamiętania. Tak. Widok jest wart zapamiętania. Zobacz. Ładnie, ale szukamy lepszego miejsca. Tu tylko, nie? Ale tu jest mokro. Wiem, bo idealnie. Tam z tyłu za mną widać już wieżowce. Ale tylko 4 godziny 30 jazdy i aż 17 km na godzinę średnio. To normalnie masakra, nie? Jakbym z sakwami jechał. No. O 9.07 zaczęliśmy jechać. No, ale potem ile nie jechaliśmy, nie? 18, nie? Czyli 10 godzin tak naprawdę można powiedzieć, że praktycznie z 10 godzin możliwej jazdy mamy tylko 4.33. No. A reszta to deszcz. No, i zupki chińskie. No. Trochę. I piwko jakieś bezalkoholowe. Czas w tego, w strefie regeneracji, rozgrzewki. Cały czas masz rozgrzewkę. Tak, cały czas mam rozgrzewkę. Chociaż tutaj po tych wałach to się tak jedzie, no. Grząsko. Na szczęście to była ostatnia zlewa. Wyszło słońce i wszystko zrobiło się przyjemniejsze. Niestety, te postoje zabrały nam strasznie dużo czasu. Robiło się późno i stwierdziliśmy, że rozbijemy się jeszcze przed Koninem. Znaleźliśmy świetną miejscówkę przy samej Warcie. Rozłożyliśmy namiot i znów plaża. No i tak, mamy trzeci dzień. Ostatni. Poranek rześki, ale jest słoneczko. Jest super. Zobaczcie, to jest ile? Jeden dzień, nie? No, wczoraj jeszcze, no dobra. Po południe, wieczór. Dzisiaj rano, śniadanie. No. Makabra jest. Nie, Chińczycy mają takie powiedzenie, że się miejsce powinno zostawić czystsze niż się przyjechało. Więc powinniśmy tu w sumie posprzątać. Oznaki. Maseczka. Nawet pod takim cukierku też papierek potrafi wyrzucić. Nawet schować go do kieszeni. Rano pogoda była rewelacyjna. Słońce, niebieskie niebo. Dotarliśmy do Konina i nastawieni na kawę z rana szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy się jej napić. Można się napić? O, nie poratujecie kawą? No to poczuć się fajnie. Dobra. Już nie rozróżniasz. Gawką. Powie ty pedale, co ty że zrobisz. Poczekaj. O kurwa, nie uniosę. No dobrze. Kurwa, profilówka będzie na Facebooku nowa. Bajka. Delicious. Pełni nowych sił, wzmocnieni kawą, ruszyliśmy dalej w drogę. A jesteśmy w Sławie. W Sławsku. To już pamiętam z ręką. Jechaliśmy ze Szczecina na Konin. Jadąc wzdłuż Warty, przejechaliśmy drugi raz pod autostradą A2. Dojechaliśmy do ujścia Czarnej Strugi. Żeby ją pokonać, trzeba było ją objechać kilka kilometrów. Po bawu to praktycznie nie ma nic. Trzeba się napić,
zobaczyć mapę i co dalej. Tu postanowiliśmy, że optymalnie będzie wrócić do Kalisza przez Puszczę Pyzdrską. Ruszyliśmy zatem w kierunku puszczy. Chciałem trochę skrócić trasę i zobaczyć coś nowego. Jak zawsze ze skrótami i tym razem wyszło jak zawsze. Trzeba było improwizować. Po jakimś czasie wjechaliśmy na doskonale mi już znany dług. Tylko nie ma ty, to nie to. Centrum dowodzenia Michała. Z kierownicy proszę. Kierownicy 360. Telefon. Super latara i DJ, proszę, dron. I już dalej nie ma miejsca, tu są uchwyty po tej stronie. Mam taką przejściówkę. I po tej stronie są uchwyty. I Michał tutaj właśnie mówi, że będzie dokładał drugi drążek. Drugą kierownicę. No. Takiego baranka sobie tutaj zrób do góry nad tym wszystkim. Ale jest, tu wiesz, tylko czekaj, to trzeba było złapać. Tu by trzeba było tak wyprowadzić w przód, żeby było tak wyżej, nie? No, widzicie? No. Jest ciężka rola, już to nawet się nie zmieściło, więc proszę, statyw położony. U mnie kierownica mniej zajęta. Jak widać, kto ma bardziej nawalone w głowie, bo tak, ja mam tylko lampkę, licznik, a to i tak jest Michał. Jak ja bym był człowiekiem od nawigowania, to bym miał tam. Z uwagi na to, że oddałem tą rolę tobie. Tu jeszcze jest patent na kubek, tak zwany kubek podróżnika, czyli później pije się kawę z błotem. Ona wtedy lepiej smakuje, płucze żołądek. Jak u dinozaura. Houston? Mamy problem. No tu już się Michał szukuje, kask zakłada, żeby mu dron włosów nie... żeby dron się w włosy nie wkręcił. Liczy kroki, proszę. Musi być 6 kroków odstępu. No. To jest procedury przede wszystkim. Lista, jest gotowy? Lista kontrolna od uruchomienia drona? No, ale spokojnie, będę się włączać. To jest właśnie ból. Żeby usiąść z powrotem na tym siodełku. Przed opuszczeniem lasu czas na posiłek i podsumowanie. Bufet prawie szwedzki, tylko trzeba samemu zrobić. Proszę. No to jest cel tego postoju. Zupka, amin, rosół, tak zwany skurwielu, czyli pikantny. Tutaj Michał ma zupkę niewiadomego pochodzenia, pomidorówka z podobno sama natura. 100%. Tylko organiczne środki. Pomidoro. Jak wyprawa? Teraz byłem pierwszy. Co ty miałeś opowiadać? Oprócz bolącej dupy. No, dupa trochę boli. Ale tak jest super. No, nie mamy ponarzekać. To jeszcze pogoda, wiatr. A tak to wszystko... Zgodnie z planem można powiedzieć. Czyli ze zmieniającym się wiecznie. Kilka razy udało się uciec przed burzą. Mi się spodobała ta jazda z tymi workami. Mniejszymi. No. Nie, tak myślałem nawet, żeby... Aha, od spodu. Przypinać jeden jeszcze od spodu, dwa na przedni widelec. Z tyłu zamiast tych dużych sak nawet cztery może by się zmieściły. Jakbym je gdzieś rozplanował, fajnie. No są takie, kombinowali wiesz, przypinane też do tych widełek tylnych, nie? Te woreczki jakby się tak dobrze rozplanowało, co w nich jest mniej więcej. To też logistycznie jest okej, nie? Nawet pomyśleć nad kolorami na zasadzie, że wiesz, co, gdzie czarne jest? Masz do noclegu. Ja mam porąbane przez to, że ta mata zajmuje tak dużo miejsca, to jak mam z tyłu śpiwór, to już nie mogę tego połączyć, nie? Dobry. Hej. Dobry. Reszta drogi to asfalt. Płaskie, proste i długie, znane nam odcinki. W głowie Kuba zaczął jeździć wokół ronda. Na zawsze to jakiś sposób, żeby nabić kilometry do setki.